Cześć, witam się z Wami w moim kolejnym filmiku na moim kanale. Tym razem przychodzę z haulem kosmetycznym z marca. Czyli mam po prostu rzeczy, które kupiłam w marcu. I muszę przyznać, że chyba głównie będzie to haul taki perfumowy, no bo w tym miesiącu bardzo poszalałam. Trochę mnie poniosła fantazja. No i oczywiście skusiła mnie bardzo promocja w Rossmanie, która była 7-8 marca na Dzień Kobiet, że były jedne perfumy, a drugie masz gratis. Jeżeli wzięło się w tej samej cenie takie droższe perfumy, to myślę, że to było bardzo, bardzo opłacalne, bo tak naprawdę drugie równie dobre, a nie, że jakieś tam dużo tańsze, masz także za free. Także dla mnie to jest bardzo dobra promocja, oferta i zrobiłam zapasy na 10 lat. Nie no, śmieję się, ale naprawdę mam tego bardzo dużo. Ogólnie wyposażyłam się w 10 sztuk nowych perfum, także no myślę, że przez dłuższy czas nie będę musiała wybierać się do sklepu po jakiś wybór perfum. Myślę, że tam mi starczą na parę ładnych lat i na różne okazje. Także już od razu przechodzę do pokazywania, jakie to są perfumy. Pierwsze to są Calvin Klein Into You. Tak one wyglądają, 150 ml i one są za 160 zł. Kupiłam jeszcze drugie takie i dałam je mamie w prezencie, bo miała urodziny, także no 160 i pół tego poszło na prezent dla mamy i pół dla mnie, czyli w cenie właśnie jednych perfum miałam dwie takie same. No zapach jest piękny, moja właśnie przyjaciółka je ma i się nimi psika i no są piękne, także postanowiłam, że trudno, będziemy miały takie same. Raz się żyje, ale tak, kusiło mnie już od dłuższego czasu, żeby je wypróbować, także teraz w końcu będę się nimi psikać. Kolejne to są perfumy, które ja ogólnie bardzo lubię i używałam. Teraz już mi się skończyły, także postanowiłam też skorzystać z promocji, zwłaszcza, że te promocje się łączyły, więc właśnie te perfumy Katy Perry, Killer Queen, o, tak one wyglądają, były i tak w przecenie z 90 zł na 60, także połączyło się to z promocją, także ekstra, lubię takie oferty. Tutaj mam 30 ml, także już zdecydowanie mniejszy flakon, ale no zapach uwielbiam i to jest taki dla mnie zapach na wyjścia, na jakieś imprezy, coś w tym stylu, taki na pewno wieczorowy. Tak, do tego dobrałam sobie właśnie w takiej tańszej cenie Adidas, zapach właśnie z Adidasa. Taki świeży, Fun Sensation, który postanowiłam, że będę właśnie się psikać nim jak wychodzę gdzieś, tak po prostu, wiecie, na zakupy, biegać, na jakieś takie wyjście sportowe, czy na siłownię, jak idę. To też wypadałoby się czymś popsikać, ale nie chcę, żeby to było coś ciężkiego. To jest coś takiego świeżego, lekkiego, także ten zapach jak najbardziej mi się spodobał i go właśnie wypróbowałam. Dalej mam perfumy z firmy 007 i kupiłam dwie sztuki. Pierwsza to jest ta podstawowa wersja, 50 ml, druga też 50 ml, ale właśnie już z tym numerkiem drugim, także to są jedyne właśnie perfumy z tej firmy, także wyposażyłam się w obydwa zapachy, bo obydwa mi się spodobały. Czemu nie? Będę próbować. Wypsikam na pewno. Dalej mam też zapach, który podobał się mojej koleżance, który też mówi, że kiedyś używała i go bardzo lubi, także też go sobie wypróbowałam. Sprawdziłam, jak pachnie i też mi się spodobał. I jest to zapach z Beyoncé, Hit Rush. I tutaj też jest ile? Chyba 50 ml. Tak, 50 ml. Także takie perfumy bardzo ładnie pachną. Tak, tak. Zgadza się. No, także takie też właśnie do mnie trafiły. Kolejne to są też Calvin Klein perfumy Eternity Purple Orchid. Tak to się mówi, także tak, tu mam akurat 100 ml. Także też wszystko w promocyjnej cenie. Takie też się wyposażyłam. I kolejne, już ostatnie dwa perfumy. Są to już nie rossmanowskie perfumy, tylko takie z firmy Lupre, która po prostu tworzy jakby odpowiedniki znanych perfum w tańszej cenie, po prostu są inne flakony, nie ma oryginalnych nazw, a zapachy są praktycznie takie same jak tych oryginalnych, także też właśnie takie dwie sztuki się wyposażyłam. Będę używać, to już właśnie tak tańszy zakup. A, no i jeszcze mam jedne perfumy, które są póki co w posiadaniu mojej koleżanki, która ma mi je dzisiaj przywieźć, także nie mogę ich pokazać, ale są to perfumy Rihanny Rushlow, coś takiego? Tak, nie wiem, jak to się dokładnie tam mówi, ale właśnie też to jest nowa edycja Rihanny, które bardzo mi się spodobały, też one ogólnie kosztują 270 zł, a było przecenione na 180, więc łącząc z tymi promocjami to no wyszło nam bardzo na plus, bo właśnie wzięłyśmy obydwie też ten sam zapach, także też cena się rozłożyła
po połowie, także super. Dalej już mam rzeczy także z tej promocji, potem można było jeszcze łączyć żele pod prysznic, odżywki do włosów, dezodoranty, także z dezodorantów też skorzystałam i kupiłam dwa i wtedy po prostu płaciłam za ten droższy. Także mam jeden z Nivei, Invisible for Black and White, 48 godzin przeciw żółtym plamom, o, taki. No i także z Adidasa, Fizzy Energy. Też tak uznałam, że ten taki bardziej gdzieś wychodzę na zajęcia, na jakieś spotkania, a ten typowo jak idę ćwiczyć na trening czy coś w tym stylu. Tak. Także takie dwa do mnie trafiły. Dalej z Biedronki mam taki typowy żel pod prysznic kremowy i są to witaminy i jogurt. No, także to za 4 zł. Czemu nie? Jeszcze takiego zapachu nie miałam, także będę próbować. Dalej mam z Isany piankę do golenia. O, taką. To jest co? Z ekstraktem z czarnej jagody. Do wszystkich rodzajów skóry. Także zobaczymy z Isany. Także tani produkt. A może będzie się dobrze sprawdzał. Czemu nie? Już tych pianek miałam tyle, że testuję kolejną i zobaczymy. Może w końcu zostanę przy jednej. Ale póki co jeszcze wypróbowałam niedostateczną liczbę produktów, żeby móc określić, która jest najlepsza pianka. Dalej mam też do wypróbowania Rossmanowska z Isany produkt limited edition, także wersja limitowana, także suchy szampon do włosów, tak, Berry Mania, no, czyli jakiś malinowy, będę próbować, zobaczymy. Ja nigdy o nim nie słyszałam i nie wiedziałam, że ktoś używał, ale postanowiłam, że czemu nie wypróbuję. Ostatnio u mnie suchy szampon dobrze idzie, bo nie wiem, jakoś zaczęły mi się bardzo przetuszać włosy. Zresztą tutaj ta część, tak jak tutaj mam świeże i dobrze wyglądają, tak tutaj nie za bardzo i wtedy psikam przed wyjściem. Także myślę, że będzie często w użyciu i będę mogła dalej próbować innych, ale właśnie taki dla wypróbowania w Rossmanie kupiłam. Dalej właśnie w Rossmanie kupiłam także z Isany mydło. O zapachu mango i pomarańcza, też w promocyjnej cenie, bo 2,99, także tak będzie sobie stało w łazience. No, co tu mogę mówić, prawda, o mydle? No, do mycia rąk. Dalej kupiłam szampon, który też już używałam, a też był na promocji, więc postanowiłam, że wezmę, bo fajnie mi się sprawdza, bardzo ładnie pachnie. To jest ten właśnie z Shawmy, który już pokazywałam, bo już był pewnie wcześniejszym holu kosmetycznym, ale jeszcze raz, on mi się kończy. Jest na wykończeniu, także teraz znowu ten sam kupię właśnie ten dodający witalności z ekstraktem z rokitnika, także dla mnie jest ok, bardzo ładnie pachnie i w ogóle, chociaż właśnie te włosy mi się trochę przytłuszczają, może to przez to, ale postanowiłam, że dam jeszcze drugą szansę. Dalej dostałam w promocji, za grosz, tak, dostałam taki krem do ciała, bo jak tam były zakupy ponad 100 zł, a u mnie ze względu na te perfumy, no, wyszło ponad 100 zł, to mogłam sobie wybrać jakiś produkt promocyjny. Także wybrałam sobie z Effectimy taki krem antycelulitowy, intensywnie działający na celulit, tak, ma być po nim gładsza i bardziej ujędrzliwiona skóra, poprawa elastyczności i napięcia na skórkę. Także zobaczymy, będę próbować. Tak wygląda, no, za grosz. Czemu nie? Oczywiście, że wzięłam. No i co jeszcze mam? To rzeczy z Avonu. Pierwszą rzeczą jest odżywka regenerująca do włosów suchych i zniszczonych. Tak ona wygląda, już ją kiedyś używałam. Fajnie mi się sprawdzała, także jeszcze raz właśnie ją kupiłam. Dalej mam jakby takie akcesoria, bo jest to o taki przyrząd, ten do robienia koka. Na pewno już nieraz widziałyście w jakichś filmikach. Także postanowiłam, że ja też, mimo że nie mam mało tych włosów, to czasami chciałabym sobie zwiększyć tą objętość, żeby to jakoś ładnie wyglądało, ładnie to uformować, nie tak jak teraz. No, także takie właśnie coś. No i jeszcze takie dwa przyrządy, przy pomocy których jakoś tam robimy, wiecie, sobie inne fryzurki. Jeszcze się w to nie zagłębiałam, właśnie są to z Avonu przyrządy, także będę próbować, jakoś tam się, wiecie, przekłada, potem te włosy tam gdzieś ciągnie i to mają powstawać jakieś inne fryzury, także muszę sobie też na YouTubie patrzeć, czy ktoś ma takie filmiki, jak to właśnie korzystać z tego. I wtedy też będę coś kombinować, żeby jakieś tam moje fryzury były urozmaicone, a nie tylko standardowo rozpuszczone, kok albo kitka, także coś będę próbować kombinować. A no i jeszcze z takich chemicznych to mam właśnie dwie rzeczy. Są to kapsułki do prania, tak, z Persila, tutaj mam do kolorowych i do białych, tak.
Także takie dwa, bo była promocja, że można, właśnie kupiłam też dwa te opakowania w cenie jednego, także mega, mega oferta, także zapłaciłam 40 zł zamiast 80, tak. No, także jestem zadowolona. Cieszę się z moich zakupów wszystkich. Wszystko właściwie było prawie że kupione na promocjach, no a zwłaszcza te perfumy, gdzie no wydałam dużo, przyznaję, no bo tutaj dużo tych perfum kupiłam, ale zaoszczędziłam połowę, tak żebym, gdyby nie było tej promocji, to zapłaciłabym dwa razy tyle, także tyle co wydałam, tyle i zaoszczędziłam. Jeszcze kupiłam perfumy Calvin Klein True dla mojego brata, także też do niego powędrowały. No, także takie właśnie były moje zakupy w marcu, jeżeli chodzi o tą część kosmetyczną i troszkę chemiczną. Tak, także głównie to były perfumy, tak jak mówiłam. No, ja dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!